Cześć, czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może właśnie kominiarz jest odpowiednią ofertą dla Ciebie. Kominiarz od zawsze kojarzy się ze szczęściem, także łap pana Romana i Szymona za guzik i spójrz na kogoś w okularach. Jak widzicie, teraz Szymon czyni swoją powinność, czyli spuszcza kulę ze szczotką na linię, by udrożnić, sprawdzić i wyczyścić komin wentylacyjny czy komin dymowy. Ale praca kominiarza to nie tylko czyszczenie kominów, to także dbanie o prawidłową wentylację, a więc czyszczenie kanałów wentylacyjnych, tak jak tutaj macie okazję zauważyć. To także podziwianie wspaniałych widoków, gdy już jesteś do góry na dachu i lubisz chodzić po dachach, to zazwyczaj widzisz całą panoramę miasta jak na dłoni. To jeden z niewątpliwych atutów tej pracy. No, po godzinnej praktyce, jako dobry uczeń przystępuję do wykonywania swoich czynności, czyli do czyszczenia komina. To praca dla tych, którzy lubią się pobrudzić. Kominiarz musi być ponadstandardowo sprawny fizycznie. Ale współczesny kominiarz to nie tylko czyszczenie kotłów centralnego ogrzewania i przewodów kominowych, to także dbałość o należyty stan wentylacji. Aktualnie przyrządem do sprawdzania ciągu sprawdzamy, czy w tym pomieszczeniu, konkretnie w tej kotłowni, prawidłowo funkcjonuje wentylacja. Jak widzicie, tu jest kocioł gazowy. Niezmiernie ważne jest prawidłowe działanie szybów wentylacyjnych. Tu bardzo ładnie to widać, że prawidłowo funkcjonuje wentylacja. Właśnie dlatego, że przy kotłach węglowych jest ona niezmiernie ważna. Kominiarz to także czyszczenie kotłów węglowych w celu ich prawidłowej pracy. Kominiarz to niezwykle odpowiedzialny zawód, gdyż od jego pracy zależy zdrowie i życie ludzi. Aktualnie trzymam w ręku czujnik czadu i sprawdzamy, czy w tej kotłowni, będącej kotłownią gazową, nie ulatnia się gdzieś tlenek węgla, czyli czad, który wiadomo jest śmiercionośny. Tu na szczęście miernik pokazuje 0, czyli wszystko prawidłowo funkcjonuje. Jak widać, praca kominiarza nie należy do łatwych ani czystych, więc jeżeli lubisz się pobrudzić, to myślę, że jest to praca odpowiednia dla Ciebie. Z biegiem lat zawód kominiarza ewoluował. Kiedyś to było tylko czyszczenie szybów dymowych czy szybów kominowych. Dzisiaj to jest także wydawanie opinii w zakresie przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych, w szczególności przy odbiorach nowych budynków, a także konserwacja i obsługa istniejących już przewodów wentylacyjnych i dymowych, naprawa tychże przewodów i wydawanie opinii dotyczących sprawności przewodów wentylacyjnych i kominowych. A jeśli zawód kominiarz nie jest dla Ciebie, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i wybierz ofertę odpowiednią dla Ciebie.